Witajcie w naszym programie Vlogowanie. Nazywam się Wika, ja jestem tą główną, więc jej nie słuchajcie. W ogóle mnie nie dopuszczę do głosu. Jestem Asi i to ja to wszystko wymyśliłam. Śmierdzisz. Będziemy prowadzić tego vloga, chociaż szczerze mówiąc ja tak za bardzo nie przepadam za vlogami. Ja uwielbiam vlogi. Jeszcze 2 minuty temu, kiedy powiedziałam ci o tym, nie wiedziałaś, co to jest vlog. Nie słuchajcie jej, ona... Tak, proszę, oto filmik. O, Ashley, dobrze, że jesteś. Słuchaj, Wika, mam do ciebie pytanko. Może by tak nakręcić vloga. A co to jest? I co powiesz? To była data... Tak, data z dzisiaj. 2 minuty temu. No, w każdym razie ja nie za bardzo lubię vlogi, bo dla mnie to jest takie gadanie trochę o niczym. Ale myślę, że nasz będzie fajny, no bo my go będziemy prowadzić, co nie? No, w każdym razie. Właśnie, my. Czyli, że ja też. Dzisiejszy vlog będzie taki trochę informacyjny, wiecie. Czy ty musisz mi cały czas przerywać? Bez komentarza. Ten vlog będzie taki informacyjny i wiecie, dowiecie się... Czekam. No to te vlogi nasze będą na różne tematy. Jeśli będziecie mieć jakieś pomysły na temat, który możemy poruszyć w naszym vlogu, to piszcie oczywiście w komentarzach tutaj na dole. No. Przepraszam was, że jestem taka trochę, no, nieogarnięta i wkurzona na wszystko, ale to dlatego, że się strasznie nie wyspałam. Krzy nie wysłałam, ponieważ ona oczywiście musiała przez całą noc chrapać. Wiecie co? Wszyscy mówią, ale fajnie by było mieć łóżko piętrowe, ale super, ale super. Wcale tak nie jest, nawet jeśli się śpi na górze. Na górze jest okropnie. Ja sobie śpię na górze, a tam jest tak gorąco, można się normalnie udusić. I jeszcze ona i... cały czas coś chce ode mnie i w ogóle i muszę ciągle złazić na dół, włazić na górę, złazić na dół, włazić na górę, złazić na dół, włazić na górę, włazić na dół, na dół, na dół, na dół, górę, na dół, na 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 górę, na górę, na dół, na górę, na dół, na górę. Ja tak nie robię, to po pierwsze. Po drugie, ona jest dzika i w ogóle nie zna się na niczym. Ja o nic ją nie błagam. Jest w ogóle taka nieogarnięta, mówi ciągle kłamstwa, więc naprawdę ona niech wyjdzie, niech nie prowadzi tego vloga. Kto lubi bardziej? Przesuń się trochę, bo chcę coś powiedzieć do widzów, patrzcie. Na górze, na łóżku piętrowym jest naprawdę niedobrze. Chyba nie zasłaniam, prawda? Uspokój się, bo ja nie mogę nic powiedzieć. Wszyscy zawsze jak widzą łóżko piętrowe, to zawsze wszyscy chcą spać na górze. A to wcale nie jest fajnie. Ona ma o wiele lepiej, jak zawsze. Ona zawsze sobie weźmie wszystko, co jest najlepsze. Nie, ona tak strasznie denerwuje, nie cierpię jej. No to moja siostra. Mówię, nie musisz wyczuwać cały czas. Ja mam dobrze, ja śpię na dole. Tam jest lepiej, jest na normalnym łóżku, a nie jak kurde na jakimś, nie wiem co, na pustyni jest gorąco, tak jak u mnie na łóżku. Wcale, że nie, bo łóżko piętrowe skończyli coś na górze i tak jest spoko i takie tam... Chcesz się zamienić? Jasne! Zawsze. Na dole jest o wiele lepiej niż na górze. Na dole jest beznadziejnie. Tak, to się zaraz przekonam. Dobra, spotykamy się tutaj za 12 godzin. Życzcie jej powodzenia. To idę sobie w wygodzie spać na dole. Ta, jasne. Nie wiem, o co ci chodziło z tym, że tutaj jest tak gorąco. Jak się spało na górze? A, no wiesz, o... Nie
było tak źle. Ale ja muszę powiedzieć, że na dole też różowo nie jest. Zwłaszcza jeśli osoba, która śpi na górze, ma gazy. Zamknę cię! Nie musisz wszystkiego mówić widzom. A teraz cię zatłukę! Znowu. To tak jak ty. Wiesz co? Nie, ja nie będę prowadziła. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja muszę z nią być w jednym pokoju cały czas. Jakbyśmy nie mogły być oddzielne, to ja wolę mieć taką malutką plitkę, ale tylko żeby z nią nie mieć pokoju. Naprawdę ona mnie denerwuje. W kółko tylko coś w nocy papla i nie mogę się uspokoić. Jak chcę się czegoś pouczyć, to też cały czas coś mi nadaje. Cały czas muszę siedzieć z nią, już mam naprawdę tego serdecznie dosyć. I jeszcze najgorsze są te jej głupie koleżanki, które cały czas gadają o jakichś bzdurach kompletnie. Już nie mogę tego znieść. Ty też pewnie od jak dawna słucham twojej wypowiedzi. Otóż od porządku! To samo. Dobrze. Moje koleżanki są świetne, a twoje jakieś głupie gadają o kompletnych bzdurach. A moje koleżanki mówiły o pożytecznych rzeczach. Takie jak, no wiesz, kosmy, takie ubranka, no i inne takie śmieci. Znaczy, to nic musi być, to są pożyteczne rzeczy i dlatego o nich rozmawiamy. Jesteśmy siostrami, musimy się jakoś tam szanować, co nie? No, musimy. Ale rozumiecie się? Ona ciągle zwala na mnie winę. I co ja mam zrobić? A wy macie jakieś rodzeństwo? Mieszkacie z nim razem, a może oddzielnie? I jak wy sobie z nim radzicie? Czy spędzacie często razem czas? Wszystko piszcie w komentarzach. A wiecie, co jeszcze możecie pisać w komentarzach? Pomysły na nowego vloga. Jeśli macie jakiś fajny temat, który mogłybyśmy poruszyć, zapiszcie nam. Na górę, na górę, na górę, na górę.